Witam wszystkich bardzo serdecznie, pozdrawiam z góry patronów, a to taki luźny film z rankingiem Vegapunków. Mam sesję, więc chciałem nagrać coś szybkiego oraz prostego. Jedynym kryterium oceny będzie moje subiektywne zdanie na temat rozpisania danego Vegapunka. Zatem piszcie swoje rankingi w komentarzach i dlaczego tak, a nie inaczej, a ja zapraszam do oglądania. Stawkę zamyka Pitagoras, ponieważ jest on totalnie najbardziej nijakim Vegapunkiem. Jedyne co zrobił w ciągu całej fabuły, to ciągle się bał, więc w zasadzie niczym się nie wyróżnił, nie był zbyt ciekawy i dość szybko zginął. Kompletnie bezpłciowa i do zapomnienia postać. Atlas już lepiej się prezentuje na tle swojego kolegi, ponieważ potrafiła być miła, ale zarazem jej główną cechą charakteru była agresja. Niestety pomimo pojawienia się na wielu kadrach w mandze, nie za bardzo odznaczyła się czymkolwiek w fabule. Dostała szybkie lanie od Roba Luciego i w zasadzie tyle jej było. Edison niespecjalnie świecił jako ktoś ciekawy, miał jedynie ciągle komediowe wstawki i Atlas tutaj lepiej wypada jako postać, ale Edison naprawdę był kimś ważnym w tym arku. Zatrzymał co najmniej kilka razy Serafiny, zrobił magika w barierę, by Słomianie mieli przejrzystą drogę ucieczki oraz rozkazał Stucji, by znalazła sens życia. A to tylko kilka przykładów. Zły Vegapunk i główny antagonista początków arku Egghead. Manifestacja chciwości oryginalnego Vegapunka i to tyle. York po prostu jest zła i chciwa, ale za to dużo ważniejsza fabularnie. Pośrednio odpowiada za zniszczenie Królestwa Lulusia, ponieważ wykradła część Matki Ognia oraz zaplanowała całą intrygę z Serafinami na początku arku, by nie zwrócić na siebie podejrzeń jako potencjalny zdrajca. Shaka to przede wszystkim sprawny lider i dobry organizator, wiodąca główna akolita wszystkich Vegapunków, będący również tym dobrym z natury. Szkoda, że szybko zginął, gdyż w zasadzie był najważniejszym Vegapunkiem na początku arku i wydawał innym polecenia, ogarniając wszystkie trudności, jak na przykład wbicie CP0 na wyspę, czy problem z Serafinami. I to między innymi on, a nie inne satelity, rozmawiały z Dragonem. Shaka jako osobna postać, śmiało można powiedzieć, że miał dużo większy potencjał niż na przykład cała reszta. Tak, główny naukowiec dopiero na miejscu drugim. I mówię z góry, że nie uważam oryginalnego Vegapunka za jakąś wybitnie rozpisaną postać. Jest typowym archetypem naukowca z japońskiej popkultury. Bardzo mi przypomina doktora Eggmana z Sonika lub doktora Williego z Megamena. Nie mówię, że to źle, bo One Piece to nadal manga, której korzenie sięgają lat 90. Natomiast za co miejsce drugie? Za ujawnienie wszystkich tajemnic o pustym wieku, za kreację Matki Ognia, za wynalezienie Serafinów, za kopiowanie owoców i inne tego typu rzeczy. To ma tak dużą wagę fabularną, że nie sposób tego opisać. Moim zdaniem zasłużone miejsce pierwsze ląduje do Lilith. Bardzo fajna, przebojowa postać, która miała na początku być tą złą. A finalnie jest mega w porządku. Między innymi płakała po śmierci Shaki i Pitagorasa, a przy tym nie brakuje jej werwy do walki, żartowania lub wyjścia z inicjatywą. Nawet pomimo tego, że na początku od Słomiany chciała tylko wyłudzić kasę. Wygląda też na to, że pomimo krótkiej
krótkiego czasu spędzonego ze słomianymi, bardzo się z nimi zżyła i fabularnie także się odznaczyła, na przykład ratując statek słomianych z brukiem. Ogólnie sympatyczna satelita z fajnym designem postaci, pomijmy, że to jest w zasadzie kolejna kopia przypominająca Nami, która szybko skradła serce fandomu. Także to tyle ode mnie, pamiętajcie dawać swoje listy i na razie.